jasno to kamienie. Tak. Kaszlą, kaszlą. Tutaj też kaszlą. Piękność. Na wernisażu fotografii naszego kolegi, radcy prawnego, Jakuba Sagana, który został zatytułowany przez autora Podniebności. Proszę o zabranie głosu pana dziekana Włodzimierza Kruścika oraz przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej Tomasza Nagroda. Serdecznie szczególnie witam naszych radców prawnych i aplikantów, ale jeszcze chętnie witam tych, którzy są naszymi przyjaciółmi, a nie są radcami prawnymi, bo takie spotkanie jest też okazją do tego, żeby pokazać, czym zajmują się radcy prawni, co robią i że dadzą się lubić. Także do tego miejsca zapraszam was bardzo często przy każdej okazji myszcze na ciepło, a my też zawsze chętnie państwa będziemy gościć i bardzo lubimy wspieramy artystów, którzy radców prawnych, którzy też tworzą. Dzisiaj Jakub Sagan. Wystawa mi o tyle bliska, że wychowałem się po lotniska wojskowego, po lotniska nowojskiego Kolejanowa. Stąd moja wielka miłość do lotnictwa. Chciałem się dostać ze szkoły wojskowej lotniczej. Niestety byłem za wysoki. Także tak często są nadal. Dlatego dziękuję Ci chyba za tą wystawę. Mam nadzieję, że za chwilę powiesz parę słów. Jeszcze poproszę o twoje wypowiedzi z panem. A ja chciałem z Państwem podzielić się chciałem Państwu powiedzieć o pewnym walorze twórczości Jakuba Sagana, który być może, z którego być może nie wszyscy sobie zdają sprawę, a być może nawet sam artysta. Otóż to nawiązując do poprzedniej wystawy Rugby Kobieca Twarz, rozmawiałem o niej z wieloma przedstawicielami naszego samorządu. I co najmniej kilkanaście osób spośród zapracowanych, zajętych własnymi sprawami radców prawnych czy aplikantów radcowskich wykazywało ogromne zainteresowanie, ale oprócz tego, że podobała im się ta wystawa, te fantastyczne zdjęcia, to właściwie wszyscy zadali mi jedno takie samo pytanie, które brzmiało: to kobiety też grają w rugby? Oczywiście tłumaczyłem spokojnie, że grają, bo sport to z kolei moja pasja. I tu wracam do tego, czego zacząłem. Otóż zwracam uwagę na edukacyjny charakter tej twórczości. Widzę już w tej bieżącej wystawie również ten edukacyjny charakter. Z pewnością będą się pojawiały pytania, a co to za samolot? Czy to MiG, czy to Miraż? Nie jestem specjalistą, ale tu będę odsyłał do pana dziekana w tej kwestii. No cóż, jeżeli artysta jest jednocześnie edukatorem i radcą prawnym, jeżeli daje ludziom radość i no takie... tak, a oprócz tego także uczy swoją twórczością, to myślę, że jest artystą spełnionym. Może się tak czuć. Także gratuluję Jakub. Zacznijmy od sprostowania. Nie jestem artystą. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogę się z wami znowu spotkać. Z wieloma was już się spotkałem. Naprawdę nie przypuszczałem, że przyjdziecie. Brawo, nie zapraszam! Tak, przede wszystkim bardzo dziękuję panu dziekanowi i panu wicedziekanowi za miłe słowa. Cóż mogę powiedzieć? Chciałem was namówić, takie zaproszenie napisałem do was na odrobinę oderwania się od takiej naszej codziennej rzeczywistości.
coś, co jest kluczem do tego, to, co próbuję tutaj pokazać, to jest poetyka, poetyka latania. Ta wystawa powstała dzięki wysiłkowi wielu ludzi, przede wszystkim pani kurator Katarzyny Żebrowskiej. Ona nie powstałaby też bez mojego osobistego mistrza, którego uczyłem się bardzo wielu rzeczy, Karola Babińskiego, nie wiem, czy dotarł. Jeżeli nie dotarł, to też prosiłbym o oklaski Karola Babińskiego. Oczywiście to wszystko absolutnie było bez sensu, gdyby nie to, że moja rodzina pozwala mi to robić. A muszę wam powiedzieć, że to jest chyba, to jest coś, czego sam nie rozumiem, jak to się dzieje, że oni mi na to wszystko pozwalają. Chciałem też podziękować. Bardzo chciałbym z wami porozmawiać na temat tego, co widzicie tutaj na tych ścianach. Zachęcam was, żebyście ze mną porozmawiali na ten temat. Chciałbym, żeby to było takie troszeczkę oderwanie się i mam nadzieję, że odrobinę będzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście.